Szanowni Państwo, przeszliśmy przez wszystkie uchwały. Tak jak Państwa na początku zapewniałem, naprawdę nie ma w tych uchwałach żadnej niechęci zarządu, aby je wprowadzać w ostatniej chwili. Natomiast zależy nam naprawdę, żeby optymalnie wydawać środki dzielnicy. I mówiąc krótko, pracujemy do ostatniej chwili przed sesją, a nie dlatego, że mamy takie widzimisię. Szanowni Państwo, komunikaty. Na marcowej sesji odwiedzi nas nowy Pan Naczelnik Straży Miejskiej. Chce się przedstawić. Powiedział, że nie zabierze nam dużo czasu. Chce wszystkich poznać. Prośba do Komisji Ochrony Środowiska, aby w tym roku dopilnowała, żeby opublikowane zarządzenie Pana Prezydenta na temat solenia dróg zjawiło się na naszej stronie internetowej. To około wrzesień, październik się pojawia. Dlatego, że warto mieszkańcom przybliżyć, żeby mieszkańcy nie musieli do nas kierować pretensji o to, że są przesalane chodniki. To takie zarządzenie, po pierwsze, warto pokazać, po drugie, uwrażliwić mieszkańców na tą kwestię. Szanowni Państwo, to już mówiłem o bulwarach. Mamy pytanie, było ostatnio. Ja bardzo proszę radnych o wytrzymanie jeszcze chwilę. Mówimy do tego. Ale ja bardzo proszę, bo chciałem zaraz dopuścić teraz do głosu. Urząd Skarbowy urzęduje u nas w dzielnicy 26 marca od 9 do 15, jak i również 11 kwietnia od 9 do 15. Jeszcze w tym tygodniu poinformuję Państwa mailem, powinniśmy dostać około 2000 ulotek wydrukowanych przez Urząd Skarbowy informujących o tym, że tutaj można rozliczyć się z fiskusem. I wydaje mi się, że warto to zrobić, żeby mieszkańcy mogli skorzystać. To jest dość blisko tutaj, nie muszą jechać do urzędu. Jeszcze raz data? 26 marca, 11 kwietnia. Ta informacja będzie przypadkiem na ulotkach, będzie na stronie, ona będzie jeszcze powielana na tablicach, na plakatach, także będzie ta informacja. Proszę Państwa, zgłosili się do nas mieszkańcy Salwatora, chcą, aby radni wsparli w sprzątaniu wałów rudawy w tym roku. Będą ustalać, twierdzą, że będzie ich kilkanaście do kilkudziesięciu osób, czyli biorą sprawy w swoje ręce. I jeżeli Państwo radni będą ochoczy, to ja już się poinformuję, kiedy z tymi mieszkańcami ustalę ten termin i taki czyn społeczny będzie mógł być. Bardzo proszę w przyszłym tygodniu, aby Komisja Doraźna do Spraw Budżetu Obywatelskiego się spotkała i zaczęła pracować. Jest bardzo dużo pracy przy tym i warto na pewno pracować. Powinniśmy mieć ogromne 100 tysięcy w tym roku, a te zadania, które nie wyjdą w tym roku, powinny wyjść w przyszłym. Panie Przewodniczący, być może będzie więcej, bo już są sygnały, że dwie dzielnice się z tego wycofują. Także najprawdopodobniej na pozostałe dzielnice zostanie podzielona reszta kwota. Także mówię, być może, że będzie więcej. Proszę to zmienić. Szanowni Państwo, ostatnia sprawa, którą chcę poruszyć. Proszę Państwa, ostatnia sprawa. Mieszkańcy dostaliśmy pismo z Zikitu. Po pierwsze, panie Andrzeju, Zikit nie odrzucił to, co w projekcie organizacji ruchu i skrzyżowań równorzędnych, tylko chce je wprowadzić w późniejszym terminie. I również poproszono nas, aby zająć stanowisko w odniesieniu do ulic dwukierunkowych na Półwsiu Zwierzynieckim. Czy chcemy jakąś zamienić na jednokierunkową? I proszę o to do końca kwietnia. W przeciwnym wypadku w tej zmianie organizacji ze skrzyżowaniami nie będzie to uwzględnione. Mówiąc krótko, do końca kwietnia czekają na nasze propozycje, czy chcemy konsultacje wcześniej i tak dalej. Aczkolwiek jeżeli chcemy, to pamiętajmy, sami je przeprowadzimy. Do końca kwietnia, tak? Proszę bardzo. Taka prośba do Krzyśka, Magdy i Kuby odnośnie linii 109. Przesłałem Wam te propozycje tego składu jazdy. Zapoznajcie się z tym, jak to oceniacie. Bo Zikit powiedział, że jeżeli wyślemy do nich to pismo, to zmienią skład jazdy sobota, niedziela. Odnośnie tygodnia, prawdopodobnie od dodatkowe kursy o godzinie 22:00 i 23:30 w codziennym niedzielę. Szanowni Państwo, jeszcze jedna informacja. Wydział Skarbu Miasta zwrócił się z prośbą do nas o pomoc przy, chodzi o mieszkańca przy ulicy Polnych Kwiatów. Pan Marek Goroka, którego to jest okręg, nie zna tam żadnych mieszkańców. Czy ktoś z Państwa radnych zna na ulicy Polnych Kwiatów jakichś mieszkańców? Chodzi o to, że jest jakby spór z gminą miejską Kraków jednego z mieszkańców. To jest skomplikowane, bo tam jest trzech mieszkańców. Rozumiem, ale właśnie pytanie, czy ktoś zna tam jakiegoś mieszkańca? Chodzi o to, o ustalenie, krótko mówiąc, czy mieszkaniec
od wielu lat, czyli biega się od zasiedzenia, zasiedział ten teren. Jeżeli ktoś zna, któryś z mieszkańców na ulicy Polnych Kwiatów, to proszę o drogę, o telefon albo coś, to wtedy możemy pomóc. To tyle, jeśli chodzi o mnie w komunikatach, czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś komunikaty, proszę Krzysiek popełnić. A propos tej uchwały, która była procedowana na ostatniej sesji odnośnie przepisów tymczasowych, tylko tak informacyjnie, okazało się, że te przepisy były niezgodne z prawem i Rada Miasta będzie musiała zmienić te przepisy, bo nie było precyzyjnie określone, kiedy który zapis wchodzi, więc tutaj sugerowałbym na przykład, że zamiast wiedzieć, że jest kompetencje, żeby wiedzieć, że ktoś ma rację, a nie opierać swoich twierdzeń, tylko na wiarę jeszcze a propos procedowania statutu. To, co było na ostatniej sesji procedowane, odnośnie statutu dzielnic. No tylko tyle chciałem. Ja na to odpowiem. Ja się zobowiązałem, Krzysztof, pamiętasz, że tą sprawę omówię i oczywiście, że poniekąd masz rację i jakby to zdiagnozowałeś, natomiast tak jak powiedziałem, wierzę w pana przewodniczącego Dominika Jaśkowca i to już było w poprawce przygotowywane do zmian. W związku z powyższym... Możesz powiedzieć często, jakie konkretnie przepisy chodzi? Przejściowe. No, przejściowe przepisy statutowe. Ja nie umiem zacytować, nie mam statutu przy sobie, nie będę... Niemniej jednak, a panowie, niemniej jednak radni miejscy doskonale o tym widzieli i w poprawkach, które będą chyba głosowane na najbliższej sesji. Czy do statutu jest autopoprawka i kwestie statutów są autopoprawki. Statut mówię z 18 tak naprawdę. Te kwestie, co do których prawnicy wyraźnie wątpliwości są regulowane w autopoprawce. Ale dlatego pytam konkretnie o co chodzi, bo te przepisy przejściowe my zobaczymy. Dobrze, ale ja proponuję zakończyć ten temat. Rozumiem pana radnego, że chce pan określić, że miał rację, a radni miejscy też to dostrzegają. Proszę bardzo, czy ktoś jeszcze marzy, Marcin, potem Marzena, tak? Ja chciałem spytać, bo mówiliśmy w czasie ostatniej komisji infrastruktury o jakimś zespole w grupie radnych, która będzie się zajmowała tematem ruchu na zwierzęcy. Rozumiem, że też tak, to sprawa łączy z tym. O 19.30. Tak, ale ja myślałem, że tym się zajmie komisja infrastruktury przede wszystkim. Na komisji padło hasło, że jakaś grupa, jakiś tam zespół zainteresowany. Znaczy ja mogłem powiedzieć doraźnie, bo chyba to nie ma sensu. Tylko ustaliliśmy, że osoby chętne do pracy nad tym zorganizują się. Nie ukrywam, że może na cała komisja infrastruktury powinna się tym zająć. No, no bo właśnie, bo teraz tak jest. Dobrze, Marzen. Ja zadeklarowałem udział. Marzen, tak. Chciałam powiedzieć, że zaprosiłam dzieli właściwie wszystkich, zaprosiłam wszystkich nauczycieli WF-u na piątek na godzinę 14 na spotkanie odnośnie kolejnej edycji Biegu Pani Zwierzyńskiej. Jeżeli ktoś chciałby, to również zapraszam i przypominam o komisji sportu, tak tutaj, 13 marca. Jeszcze przypomniało mi się na komisji kultury najbliższej będą uczniowie z programu Uczeń Obywatel. To wiesz, to ci mówię. Przyjdą na komisję. Jak co robię? Czy ktoś jeszcze ma jakieś komunikaty? Szanowni Państwo. Pierwsze Państwo są, dostali wszyscy tą informację o szkoleniu antysmogowym. Jeżeli ktoś chce brać udział w tym szkoleniu, a myślę, że warto, bo jest będzie wypełnianie deklaracji o dofinansowanie na wymianę tych pieców, więc można nauczyć się decyzję o dofinansowaniu. Więc można. Każdy dostał, żeby takie rzeczy rozstrzymać. Ktoś bardziej się chce, tak? Bardzo proszę. Ja rozmawiam w zakresie nowej lokalizacji powinni na Bersanska, a mam szansę, w związku z tym nie zdążę w tym roku sprawdzić. Czy coś się kolej dzieje w tej sprawie, czy na przykład, to myślę, że ponieważ czuję się jakby na sumienie to mam jako, czy się nie wybrał do konserwatora, to by to... Ale ustalenie było proste, ma być projektant, konserwator, my. No, szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy z nikim nie umówił takiego spotkania. Jeśli chce ktoś umówić takie spotkanie, zapraszam do pracy i umówić ten, bo nie wiem, jak jest. Szanowni Państwo, zamykam obrady, więc nam się wszystko nagrało na pewno.